Prymat apostoła Piotra. Prymat apostoła Piotra jest jednym z istotniejszych elementów religii katolickiej i łącznie z tak zwaną sukcesją apostolską, nieprzerwanie dziedziczną przez biskupów rzymskich, stanowi podwaliny Kościoła, a zwłaszcza jego naczelnego organu papiestwa. Nauki te utrzymują wiernych w przeświadczeniu, że Kościół rzymskokatolicki jest Kościołem prawdziwym i jedynie zbawiającym. Teolodzy dowodzą, że Chrystus, zakładając i urządzając Kościół chrześcijański, ustanowił apostoła Piotra najwyższym jego zwierzchnikiem, czyli nadał mu tak zwany prymat. Czytamy o tym. Nad założeniem Kościoła Chrystus Pan pracował przez 3 lata swej publicznej działalności. Zebrał około siebie uczniów i uczynił ich świadkami swych cudów. Z tych uczniów wybrał 12, których nazwał apostołami. Łukasza, rozdział 6, werset 13. Najwyższym widzialnym swego Kościoła zwierzchnikiem uczynił świętego Piotra. Najpierw Jezus naucza Kościół, uroczyście przyrzekł Piotrowi nadanie wysokiej godności. Kiedy Piotr pierwszy z apostołów wyznał wyraźne bóstwo i Chrystusa, Pana, wtedy Chrystus, chcąc Piotra za to wynagrodzić, odezwał się doń uroczyście. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jana, gdyż ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebiesiech. Ja także ci powiadam, że ty jesteś Piotrem, opoką, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a moce piekielne nie przemogą go. Tobie też dam klucze Królestwa Niebieskiego, a cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebiesiech, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebiesiech. Mateusza, rozdział 16, werset 17-19. Te słowa Chrystusa wyrażają właśnie pierwszeństwo Piotra wśród apostołów, czyli jego prymat. Wyznanie przez Piotra bóstwa Chrystusowego potraktowane zostało jako podstawa do wyróżnienia apostoła spośród grona uczniów Chrystusa i nadanie mu pierwszeństwa. Biblia stwierdza, że inni apostołowie wcześniej wyznali tę samą wiarę. Znajdując się podczas nocy w łodzi rybackiej miotanej groźnymi falami jeziora Genezaret, spostrzegli Zbawiciela kroczącego po morzu i serca ich wypełniła nieopisana radość. Apostoł Piotr wyszedł wówczas na spotkanie Pana, a gdy powrócił do łodzi, 11 oświadczyło wobec mistrza: prawdziwie tyś jest Synem Bożym. Gdyby wyznanie Piotra było wystarczające do ustanowienia prymatu i uczynienia go opoką Kościoła, słuszne byłoby twierdzenie, że ta sama godność przysługiwała pozostałym uczniom, ponieważ oni także wyznali bóstwo Chrystusa. Jeśli z tego tytułu zostało nadane Piotrowi zwierzchnictwo, jak utrzymuje Kościół, to czyż Pan, nie mający względu na osobę, nie powinien był udzielić identycznej nagrody reszcie apostołów? Nadanie prymatu uczy dalej Kościół. Nastąpiło nieco później, po zmartwychwstaniu Chrystusa nad jeziorem Tyberiackim. W jakiś czas po zmartwychwstaniu ukazał się Chrystus Pan wielu uczniom nad Morzem Tyberiackim i wezwał ich do spożycia posiłku. Gdy więc pośniadali, mówił Jezus do Szymona Piotra: Szymonie Janów, czy miłujesz mnie więcej niż ci? Rzecze mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Mówi doń: paś baranki moje. Znowu pyta go: Szymonie Janów, miłujesz mnie? Rzecze mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Mówi doń: paś owieczki moje. Pyta go po raz trzeci: Szymonie Janów, kochasz mnie? Piotr zasmucił się, że po raz trzeci zapytał go: kochasz mnie? I odrzekł mu: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty widzisz, że Cię kocham. Mówi mu: paś owce moje. Jana, rozdział 21, werset 15-17. W tym uroczystym zleceniu pasienia baranków i owiec, a więc całej trzody Chrystusowej, zawiera się poruczenie Piotrowi zwierzchniczego pasterstwa w Kościele, czyli tak zwanego prymatu. Na czym polega istota Piotrowego prymatu? Odpowiedź znajdujemy w dogmatyce.
Pierwszeństwo, jakie święty Piotr posiada przed innymi apostołami, nosi nazwę prymatu. Prymat nie oznacza jedynie pierwszeństwa godności, primatus honoris, lecz jest prawdziwym prawnym pierwszeństwem w urzędzie, primatus jurisdictionis. Na mocy tego prymatu święty Piotr ma prawo i obowiązek rządzić całym Kościołem, wydawać przepisy i zakazy i szczec czystości wiary i obyczajów, na nieposłusznych stanowić i nakładać kary. Kościół katolicki poświęca kwestii Piotrowego prymatu dużo uwagi, usiłując nadać zagadnieniu jak najbardziej logiczną konstrukcję. Czyni to celowo, gdyż na fundamencie prymatu znosi wszechwładzę papieży. W jakim stopniu katolicka nauka o prymacie apostoła Piotra odpowiada rzeczywistości, wykażą jasne i przekonujące świadectwa Biblii. Założenie przez Chrystusa Kościoła chrześcijańskiego jest prawdą oczywistą, nie podlegającą dyskusji. Wybór 12 apostołów stanowił pierwszy organizacyjny zaczątek Kościoła. Powaga i okoliczności, w jakich Chrystus Pan dokonał tego aktu, wskazują na niezwykle ważny i uroczysty moment dziejów chrześcijaństwa. Nieprawdą jest natomiast, że Chrystus Pan wyróżnił apostoła Piotra spośród apostolskiego grona, nadając mu pierwszeństwo i zwierzchnią władzę nad resztą apostołów oraz samym Kościołem, czyli prymat. Pomijając okoliczność, że doktryna prymatu pozbawiona jest podstaw biblijnych, o czym będzie jeszcze mowa, stwierdzić wypada, że iż zjawiła się, historycznie rzecz biorąc, w czasach zdecydowanie poapostolskich, jako ideologiczna podbudowa ambitnych dążeń biskupów rzymskich, nie mająca nic wspólnego z faktycznym stanowiskiem apostoła Piotra. W teologicznych wywodach podnosi się zwykle, że Chrystus Pan użył w tzw. słowach obietnicy trzech obrazów, za pośrednictwem których zilustrował zwierzchnie stanowisko apostoła Piotra, mianowicie opoki, kluczy Królestwa Niebieskiego oraz władzy związywania i rozwiązywania. Trzy obrazy czytamy w dogmatyce, pod których postacią Zbawca obiecuje swemu apostołowi najwyższą władzę, są pełne znaczenia. Pierwsze, jak dom na fundamentach, tak Kościół ma stać na fundamencie świętego Piotra. Drugie, święty Piotr ma klucze, a więc jest Panem i gospodarzem w Kościele. Trzecie, zadaniem Kościoła jest prowadzić ludzi do nieba, a przeto zwierzchnik jako jego powinien mieć władzę związywania i rozwiązywania, czyli najwyższą władzę prawodawczą. Omówmy poszczególne ilustracje w świetle Pisma Świętego. Piotr jako opoka. Słowa Chrystusa skierowane do apostoła Piotra zaopatrzone zostały przez katolickiego apologetę znamiennym komentarzem. Chrystus Pan jako najwyższy architekt, mając budować, czyli założyć swój Kościół, zwraca się wyłącznie do Szymona najpierw w tych słowach. Ja także ci powiadam, że ty jesteś Piotrem opoką i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a moce piekielne nie przemogą go. Mateusza 16, werset 18. Chrystus oświadcza tu zatem, że Piotr ma być tem dla Kościoła, czym mocny fundament dla budowy. To znaczy Piotr ma zająć w Kościele takie stanowisko, które by temu Kościołowi zabezpieczyło moc i trwałość. Otóż takim jest właśnie stanowisko zwierzchnika wyposażonego w całą pełnię władzy. Władza i powaga naczelnego zwierzchnika utrzymuje w jedności każde stowarzyszenie, a więc i Kościół. Na tej powadze gruntuje się cała jego siła. Apologeta oparł swą argumentację na zidentyfikowaniu apostoła Piotra z opoką, na której Jezus zamierzał zbudować nowotestamentowy Kościół, uważając, iż pojęcie opoki oddaje w tym wypadku stanowisko Piotra jako zwierzchnika, a więc najwyższy urząd zapewniający moc i trwałość Kościoła. Nasuwa się jednak przede wszystkim pytanie, czy identyfikacja taka jest słuszna z punktu widzenia etymologiczno-biblijnego,
czy rzeczywiście Chrystus nazwał apostoła Piotra opoką oraz czy słowa i na tej opoce zbuduje Kościół mój odnosiły się do niego. Rzymscy teolodzy udzielają bez wahania odpowiedzi twierdzącej. Są zdania, że termin Piotr i opoka z Ewangelii świętego Mateusza oznaczają to samo. W związku z tym katolickie przekłady Biblii oddają odnośny tekst słowami „Tyś jest Piotrem opoką” lub wprost „Tyś jest opoką”. Dlatego apostoł Piotr uchodzi w kościele katolickim za opokę, czyli mówiąc innymi słowy, kościół ten wznosi się na Piotrze. Potwierdza to kardynał Jakub Gibbons. Jezus nasz Pan założył tylko jeden kościół, który spodobało mu się zbudować na Piotrze. Dlatego kościół nieuznający Piotra za kamień węgielny nie jest kościołem Chrystusowym i ostać się nie może, gdyż nie jest dziełem Boga. Ponieważ identyfikacja wyrażeń opoka i Piotr należy do kwestii zasadniczej wagi, najbardziej rozsądne będzie odwołanie się w tej sprawie do oryginalnego tekstu Pisma Świętego, jaki przekazała chrześcijaństwu boska opatrzność. Wynik zasługuje na uwagę. Według greckiego oryginalnego tekstu Pisma Świętego słowa Jezusa brzmią w dosłownym przekładzie polskim następująco. Ty jesteś Piotrem, Petros, i na tej opoce, Petra, zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Jezus, zwracając się do Piotra, użył w swej wypowiedzi dwóch różnych terminów. To jest słowa Petros, będącego imieniem własnym apostoła Piotra, oraz słowa Petra. Imię Piotr, Petros, znaczy kamień, ruchomy ułamek skalnego masywu. Natomiast słowo Petra oznacza skałę, opokę lub niewzruszony masyw skalny. Opinię tę reprezentuje wielu znakomitych lingwistów, na przykład Wilhelm Gemol, dr Popes, Kost i inni. Słowo Petra przedstawia pojęcie szersze w stosunku do słowa Petros. Ksiądz Jakubiec jest zdania, że Petros znaczy odłamek skały, kamień, a Petra skałę. Słownik grecko-polski pod redaktorem Abramowiczówny stwierdza autoratywnie, że słowo Petra to skała, opoka, blok skalny, głaz, symbol twardości. Natomiast słowo Petros to kamień. Jakie znaczenie nadaje Pismo Święte obu terminom? Najlepiej poznać z tych miejsc Słowa Bożego, gdzie one występują. Grecki termin Petra użyty jest w Nowym Testamencie dwukrotnie na oznaczenie opoki, na której buduje ten, który słucha nauk Zbawiciela i czyni je. I jeden raz na oznaczenie skał, masywów skalnych, które pękały przy śmierci Chrystusa. Termin Petros użyty jest również dwukrotnie, lecz w formie przymiotnikowej Petroda, Petrodes, na oznaczenie kamienistego gruntu składającego się z wielu kamieni, na który padały ziarna siewcy z przypowieści Chrystusa o siebie Słowa Bożego. Ilustracje potwierdzają słuszność rozgraniczenia użytych przez Chrystusa wyrażeń oraz nietraktowania ich jako synonimów, lecz terminy przedstawiające odrębne, choć zbliżone i pochodne pojęcia. Odrębność pojęć występowała również w języku aramejskim, którym posługiwał się Chrystus Pan. Arameńskim odpowiednikiem słowa opoka, Petra, są wyrazy szinna, szua, dzur, natomiast odpowiednikiem słowa kamień, Petros, jest aramejski wyraz kefa. Chrystus Pan nie nazwał Szymona określeniem zur lub szua albo szinna, oznaczającymi faktycznie opokę, lecz użył słowa kefa, kamień, jak wynika z treści Ewangelii. Przeciwko identyfikowaniu wyrażeń Petros i Petra przemawia i to, że są one odrębnego rodzaju. Słowo Petros jest rodzaju męskiego i Petra żeńskiego.
W związku z czym słowo Petra nie mogło oznaczać mężczyzny, w tym wypadku apostoła Piotra, w przeciwieństwie do Petros, bardziej odpowiedniego dla oznaczenia mężczyzny aniżeli Petra. O braku podstaw do identyfikowania wyrażeń świadczy wreszcie fakt, że nie identyfikował ich sam Jezus Chrystus, nie rzekł bowiem: ty jesteś Petros i na tej Petros zbuduję Kościół mój, ani też: ty jesteś Petra i na tej Petra zbuduję Kościół mój. Powiedział natomiast: ty jesteś Petros i na tej Petra zbuduję Kościół mój, co winno być najwyższą regułą interpretacyjną. Trudności w identyfikowaniu wspomnianych terminów dostrzega katolicki komentator Pisma Świętego w przekładzie księdza Jakuba Wójka, stwierdzając to z następującymi słowy. Polski przekład, że ty jesteś opoką, będzie zawsze trochę niedokładny, gdyż nie potrafi oddać tej gry słów, jaka zawiera się między Petrus i Petra. Jeśli Petrus, to samo greckie Petros, przełożone jako Piotr, wtedy znika znaczenie opoki zawarte w słowie Petrus, a jeszcze bardziej w aramejskim kefa. Jeśli zaś Petrus przełożymy jako opoka, wtedy oddajemy właściwe znaczenie jako ale znika imię. Jest tak dlatego, ponieważ słowo Piotr, łacińskie Petrus, greckie Petros nie oznacza opoki i na odwrót słowo opoka, Petra nie oznacza imienia Piotr. Określenie Piotra opoką lub Piotrem opoką jest co najmniej nieścisłe, jeśli już nie błędne. Mimo to Kościół katolicki autoryzuje przekład i zaopatruje go w swoją aprobatę. Postępuje tak widocznie ze względów dogmatycznych odpowiadających potrzebom teologii o prymacie Piotrowym, nie oglądając się na ścisłe kryteria lingwistyczne. Dane językowe nie potwierdzają tezy o Piotrze jako opoce Kościoła. Piotr w ich świetle jest wyłącznie kamieniem, a nie masywem skalnym, na którym wzniesiony został Kościół Chrystusowy. Mowa, jakoby Chrystus nazwał Piotra opoką lub odniósł to słowo do niego, jest pozbawiona podstaw. Traktowanie apostoła Piotra w tym charakterze nie jest możliwe również dlatego, ponieważ Pismo Święte ani razu nie użyło terminu opoka na oznaczenie apostoła Piotra. Gdyby to nastąpiło, stanowiłoby okoliczność pierwszorzędnej wagi, którą nie można by pominąć w ustalaniu sensu wypowiedzi Chrystusa. Z punktu widzenia językowo-biblijnego i świetle Pisma Świętego apostoł Piotr pozostaje wyłącznie Piotrem, kamieniem, a nie Petrą opoką. Biblijne pojęcie opoki. Symbol opoki lub skały znany był wśród wyznawców Jahwy od najdawniejszych czasów, lecz wyłącznie w odniesieniu do Boga, o czym świadczą liczne wypowiedzi Pisma Świętego. Dajcie wielmożność Bogu naszemu skale, hebrajskie zur, której sprawy są doskonałe, bo wszystkie drogi Jego są sprawiedliwe. Bo gdzie jest Bóg sprawiedliwy, prawdziwy, a nie masz w Nim nieprawości, sprawiedliwi i prawy jest. Opoki zur, która Cię spłodziła, zapomniałeś Boga, Stworzyciela Twego. Ale dla Dawida opoką i skałą był Bóg. Pan, opoka moja i twierdza moja i wybawiciel mój ze mną. Bóg, skała moja, w Nim będę ufał. Tarczą moją, róg zbawienia mego, podwyższenie moje i ucieczka moja, zbawiciel mój, który mnie od gwałtu wybawia. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, opoko i twierdzo moja, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię. Tarczo moja, siło zbawcza i obrono moja. Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Kto opoką oprócz Boga naszego? Niech żyje Pan, błogosławiona niech będzie opoka moja, w pieniach wielbiony niech będzie Bóg mój wybawca. W oczach apostoła Pawła Chrystus był tą opoką, greckie Petra, która towarzyszyła narodowi izraelskiemu w czasie pustynnej wędrówki do Kananu,
I wszyscy byli pili ten sam napój duchowy, bo pili z opoki duchowej, która im towarzyszyła, a opoką był Chrystus. Wyobrażenie opoki w odniesieniu do Stwórcy doskonale oddawało stanowisko Boga jako ostoi trwałości i potęgi wybranego narodu. Myśl tę uwypukla ksiądz Stanisław Wójcik w swym komentarzu dotyczącym pojęcia opoki. Bóg nazywany jest przenośnie w Starym Testamencie opoką, skałą, czyli jakby niewzruszonym fundamentem, na którym się opiera potęga i trwałość narodu wybranego, a jako wyniosła i niedostępna skała, na którą się chroniono w czasie walki, stanowiła na on czas bezpieczne schronienie przed nacierającym wrogiem. Tak Bóg jest pewną ucieczką, schronieniem i obroną dla swojego ludu i każdej duszy Jemu oddanej. Boga nazwano również skałą naszego zbawienia. Pójdźcie, śpiewajcie radośnie Panu, wznoście okrzyki skale, wzór naszego zbawienia. Z przytoczonych tekstów wynika, że opoką starotestamentowego Kościoła był Bóg, Jezus Chrystus. Dlaczego w Nowym Testamencie miałoby być inaczej? Czyżby Kościół starotestamentowy okazał się bardziej uprzywilejowany wskutek zajmowania przez Boga stanowiska opoki w przeciwieństwie do nowotestamentowego zbudowanego tylko na człowieku, apostole Piotrze? Pismo Święte wyjaśnia, że ostoją Kościoła wszystkich czasów jest wyłącznie Bóg. Dlatego Kościół nowotestamentowy także ma przywilej być zbudowany na wiecznej i niewzruszonej opoce, jaką jest Bóg, Chrystus, o czym uroczyście obwieszcza apostoł Paweł. Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. Z wymienionych powodów staje się jasne, że pojęcie opoki, na której miał być zniesiony Kościół Boży, mogło odnosić się tylko do osoby Chrystusa, a nie Piotra. Biblii nie jest znany w tym charakterze apostoł Piotr, czy jakikolwiek człowiek, lecz Chrystus. Zanim Jezus powiedział do Piotra: „Ty jesteś Piotrem”, apostoł ten złożył wyznanie: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego”. Przez oświadczenie swe zwrócił apostoł Piotr uwagę na prawdziwą opokę. Wówczas Jezus wyjaśniał: „Na tej opoce zbuduję Kościół mój i bramy piekielne go nie przemogą”. Że opoką, na której miał być zbudowany nowotestamentowy Kościół, był Chrystus, a nie apostoł Piotr, świadczą jeszcze inne wypowiedzi Pisma Świętego. Natchnione słowo zapowiedziało już w starożytności zbudowanie nowego kościoła na nieporuszonym kamieniu węgielnym złożonym na Syjonie. Dlatego też powiedział panujący Pan: „Oto ja za grunt kładę w Syjonie kamień, kamień doświadczony, węgielny, kosztowny, gruntownie ugruntowany. Kto wierzy, nie pokwapi się”. Kogo reprezentuje ów kamień? Czyżby apostoła Piotra? Pozostawmy rozstrzygnięcie samemu Piotrowi, którego wyjaśnienie w jednym z listów winno zasługiwać na zaufanie. Czytając opinię apostoła Piotra, stwierdzamy, że wypełnienie proroctwa widzi nie na swej osobie, lecz Chrystusa. Gdyby kamieniem, na którym miał być wzniesiony Kościół, był on sam, byłby niechybnie o tym zaznaczył. Oto słowo apostoła Piotra: „Szukajcie przystępu do Niego, Chrystusa. On jest owym żywym kamieniem, przez ludzi co prawda odrzuconym, lecz wybranym i uczczonym u Boga. Wówczas staniecie się także i takimi żywymi kamieniami. Będziecie się budować dom duchowy w święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary i przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Bo tak mówi Pismo: oto zakładam na Syjonie kamień, kamień węgielny, wybrany i kosztowny. Kto na nim oprze swą wiarę, nie będzie zawstydzony”. Wam, którzy przyjęliście wiarę, przypada ten zaszczyt w udziale. Dla tych zaś, którzy wiary nie mają, jest to kamień, który odrzucili budujący. A właśnie on stał się kamieniem węgielnym i kamieniem obrazy i opoką, o którą się rozbiją.
ponieważ słowu odmawiają posłuchu, więc spotykają się. Do interpretacji Piotra przychyla się katolicki teolog Gryglewicz, doktor Gryglewicz, który w komentarzu do odnośnego tekstu stwierdza: Chrystus Pan zatem jest tym kamieniem żywym, który ma w sobie nadprzyrodzone życie i udziela go tym, którzy są z Nim zjednoczeni. Chrystusa, Pana jako żywy kamień, bliżej określają słowa wzięte częściowo z Psalmu 111, werset 22, a częściowo z Izajasza, rozdział 28, werset 16. Odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, ten mesjański tekst interpretowany o Izraelu lub Mesjaszu, święty Piotr odnosi do Chrystusa Pana. Chrystus Pan jako kamień przy budowie został wybrany przez Boga, dlatego jest drogocenny i żadnym innym kamieniem zastąpić go nie można. Jeżeli budowniczy go odrzucili, to znaczy, że nie znają jego przeznaczenia, a zatem wartości. Pod piórem świętego Piotra tekst ten wskazuje na Chrystusa Pana, który jako wybrany i drogocenny kamień położony jest przez Boga jako kamień węgielny przy budowie świątyni na Syjonie, to jest Kościoła. Mimo odrzucenia przez budowniczych, kamień ten, którym jest Chrystus Pan, stał się podstawą węgła, najważniejszym kamieniem w fundamentach tej nowej budowli, którą jest Kościół. Katolicki teolog wykazuje ponad wszelką wątpliwość, że kamieniem tym jest Jezus Chrystus, a Kościół Nowotestamentowy na nim wznosi swój byt i działanie. To samo proroctwo odniósł Jezus Chrystus do siebie samego, mówiąc: Wtedy rzekł im Jezus: Czy nie czytaliście nadto w piśmie tych słów: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Jest to dzieło Pana i stoi niby cud przed oczyma naszymi. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże zostanie wam zabrane i dane narodowi, który przyniesie w nim owoce. Kto padnie na ten kamień, będzie rozbity, a na kogo kamień padnie, tego zmiażdży. Wyjaśnienia powyższe potwierdzają, że zapowiedzianym w starożytnym proroctwie kamieniem mającym stanowić podwalinę nowego Kościoła był Jezus Chrystus. Naród izraelski odrzucił Syna Bożego w tym charakterze, nie uznając wypełnienia w nim zapowiedzi proroczej. Czy Kościół katolicki nie postąpił podobnie, przypisując stanowisko opoki apostołowi Piotrowi? Wniosek nasuwa się nieuchronnie. Pismo Święte mówi, iż kosztowny kamień stał się kamieniem obrazy i opoką zgorszenia dla tych, którzy zrażają się słowem nie wierząc. Lecz ten, kto wej wierzy, zawstydzony nie będzie. Dla wielu katolików Chrystus Pan jako opoka Kościoła chrześcijańskiego jest nadal kamieniem obrazy i opoką zgorszenia, ponieważ nie wierzą temu, że opoką Kościoła Bożego jest Chrystus, a nie Piotr. Lecz wszyscy, którzy wierzą temu, nie będą zawstydzeni. Jezus, mówiąc o zbudowaniu swego Kościoła na opoce, nie mógł zatem mieć na myśli apostoła Piotra, gdyż nie Piotr, lecz Chrystus stanowił wypełnienie proroczej przepowiedni i on, a nie Piotr, uchodził w pojęciu Słowa Bożego za opokę Kościoła w całym tego słowa znaczeniu. Dziękuję.